Ostatnio mam sporego wkręta na białe koszule i dla siebie, i w stylizacji dla moich klientek. Dlatego też pomyślałam, że nagram takie wideo inspiracyjne, w jaki sposób wplątywać białą koszulę do różnych stylów ubierania i na różne okazje. Zapraszam! Biała koszula może kojarzyć Ci się bardzo elegancko. Natomiast chciałabym, żebyś dzisiaj poszerzyła trochę swoje horyzonty i zobaczyła, że biała koszula nie zawsze musi być elegancka. Nie zawsze musi być sztywna, nie zawsze musi być taka odświętna. Czasem może być naprawdę zupełnie codzienna, swobodna, nonszalancka, a nawet trochę niedbała. Natomiast to, za co ją kocham, to to, że jest świetnym tłem dla bardziej wyrazistych, ciekawszych, innych elementów garderoby, czy dodatków w postaci apaszek, biżuterii, nakryć głowy, czegokolwiek. Ona jest bardzo uniwersalna, jest mniej banalna niż biały t-shirt, no i daje nam więcej możliwości. No bo przecież biały t-shirt to biały t-shirt, a biała koszula nie jedno ma imię. Przede wszystkim różnicuje jedną białą koszulę od drugiej jej materiał, fason i styl. I dzisiaj chciałabym pokazać Ci kilka opcji. Zajmę się na początek materiałem, ponieważ biała koszula może być wykonana z takiej sztywnej, takiej grubej bawełny i ona wtedy będzie kojarzyła się albo nam bardzo tak garniturowo, albo z drugiej strony w takiej wersji nowoczesnej, bardziej w taki sposób oversize'owy, kiedy nosimy ją taką trochę nadmuchaną. Innym materiałem, z którego może być wykonana biała koszula, to jakiś rodzaj lejącego, śliskiego materiału. I to może być oczywiście wiskoza, może być jedwab, mogą być jakieś inne pochodne wiskozy, czyli jakieś takie włókna celulozowe. Ważne jest to właśnie, że ma delikatną poświatę, delikatnie się błyszczy i ma taką lejącą strukturę. No ale oczywiście to nie tylko to, bo biała koszula może mieć też jakieś ozdobniczki. Te ozdobniki to mogą być perełki, mogą być jakieś cekiny, mogą być falbanki, bufki, jakieś właśnie takie delikatne, ażurowe rozwiązania. No i oczywiście to, jaką wybierzemy białą koszulę, oczywiście też trochę będzie narzucało nam styl, bo jeżeli weźmiemy sobie taką dopasowaną, taliowaną, garniturową koszulę, no to ona będzie pięknie prezentowała się właśnie w takim eleganckim stylu ze spódnicą ołówkową, z garniturem, czy może po prostu ze spodniami, cygaretkami, szwedami, ale na pewno w takiej bardziej eleganckiej wersji. Ale elegancko może też być na przykład zestawiona ze spódnicą, kiedy już nie będzie taka bardzo formalna, właśnie garniturowa, ale można powiedzieć, że dalej jesteśmy w okolicy takiej elegancji, może bardziej klasyki nawet niż elegancji. No i oczywiście mogą też być style takie bardziej casualowe, codzienne. Można by było to do jakiegoś takiego streetwearu zakwalifikować i tu zawsze będą bardziej te takie nadmuchane formy, przerysowane, może z podwiniętymi rękawami, może wyciągnięte na zewnątrz, długaśne, a mogą być właśnie włożone do środka. I tak naprawdę biała koszula może być, jak widać, przypięta do różnych stylów. No bo na pewno jest to styl taki biznesowy, na pewno styl klasyczny, na pewno styl paryski, na pewno styl boho, na pewno styl etniczny. Lata 70. też możemy gdzieś te złamane biele, takie troszeczkę bardziej kremowe, jak najbardziej wplątywać. A tak właśnie, a propos kremowej bieli, bo ja dzisiaj na kolorze się nie skupiam. Już na ten temat troszeczkę mówiłam w jednym z wideoporadników, które nagrałam kilka tygodni temu, ale doszły mnie słuchy, że mogłabym jeszcze nagrać coś związanego z bielą dla różnych typów urody, jakby ciągnąc ten temat. Daj znać w komentarzu, czy interesuje Cię takie rozwiązanie. Więc jeżeli chcesz
dopasowywać białą koszulę do swojego stylu, no to pamiętaj, że do każdego z wspomnianych stylów, wymienionych kilku, które mogę Ci zaproponować, do których pasuje biała koszula, no to musisz wybrać odpowiednią koszulę. I na początek chciałabym pokazać Ci te zestawienia eleganckie, ale nie takie biznesowo typowo eleganckie, gdzie wiesz, że ma być dopasowana, zapięta na ostatni guzik, taka profesjonalna, gdzieś taka można by powiedzieć dress code'owa koszula, ale coś takiego bardziej nowoczesnego, nadal w dużej takiej dawce elegancji. I skąd ta elegancja? Przede wszystkim to, że mamy właśnie bawełnianą koszulę w różnych fasonach. Może być zestawiona z dużymi dodatkami. Tutaj na pierwszym zdjęciu, gdzie widzimy Victoria Beckham po lewej stronie, ona ma taką długą spódnicę. W środku mamy znowu taką nadmuchaną formę, niezapięte w ogóle mankiety tej koszuli, albo może one są zapięte, tylko jest wyciągnięta ta ręka przez otwór. Mamy ogromniasty łańcuch. No a trzecia forma, spódnica, buty, torebka, bardzo eleganckie, ale widać, że koszula jest tutaj troszeczkę wzorowana na taki minimalnie etniczny styl, ale wszystkie trzy możemy nazwać eleganckimi. Inna forma elegancji, już taka troszkę lżejsza bym powiedziała, no to mamy taką, gdzie dodajemy albo dodatki w postaci na przykład koszyka, albo wybieramy biały total look i koszula już widać jest bardziej z lejącego materiału, ma duże kieszenie na klatce piersiowej. Pamiętaj, że zawsze kiedy mamy takie naszyte kieszenie, obojętnie czy one są z patkami, czy bez patek, czyli z tymi takimi kieszonkami, takim jakby zamknięciem kieszonki, to pamiętaj o tym, że jest to wersja mniej elegancka, ale tutaj zobaczysz, że każdą z tych stylizacji można nazwać taką półelegancką. Na pewno są to rozwiązania bardzo ciekawe. Kolejna porcja zdjęć, która właśnie wjechała, to elegancja w takim stylu bardziej dojrzałym, bardziej eleganckim. Nie chodzi mi o to, że ma być dla dojrzałych kobiet, tylko sama forma elegancji właśnie jest taka bardziej dojrzała i też stawiamy tutaj na jakieś wyraziste dodatki. Biżuterię, torebkę, albo właśnie kwiecisty dół, tutaj mamy akurat spódnicę. Na pewno jest to dojrzała elegancja, bardzo taka kobieca, właśnie poprzez zestawienie jej ze spódnicą, ale zwróć właśnie uwagę, że te propozycje są bliżej ciała, że one są leciutko taliowane, ponieważ właśnie tego wymaga w taki rodzaj spódnic i ten dokładnie styl. No ale oczywiście biała koszula nie zawsze musi być elegancka w taki bardzo dosłowny sposób, no bo możemy posłużyć się nią jako taką częścią garderoby, która niekoniecznie jest na zewnątrz i zapięta jako po prostu góra, ale coś, co jest bliżej naszego ciała, trochę koszula traktowana jako bielizna, ale taka widoczna bielizna. Co mam na myśli? Możesz zobaczyć właśnie teraz, są to albo sukienki, albo czasem kombinezony, które nałożone są na białą koszulę. Każdy z tych zestawów ma troszeczkę inny wydźwięk. Ta środkowa na pewno jest najbardziej taka dziewczęca, po prawej najbardziej nonszalancka, najbardziej taka, powiedziałabym, kobieca ta po lewej stronie. Na pewno jest to takie inne trochę rozwiązanie. I jeszcze inny sposób noszenia białej koszuli, czyli biała koszula na zewnątrz, traktowana trochę jako taka narzutka. Może być zestawiona ze spodniami, z krótkimi spodenkami, całkiem jako narzutka, albo troszeczkę wetknięta do środka, żeby była podkreślona talia, ale może też być narzucona na sukienkę. Narzucona tak jak na środkowym zdjęciu, czyli taka trochę w wersji napompowanej, ale może też być związana w pasie, wtedy ona musi być też odpowiednio długa, żeby można ją było związać w pasie i w ten sposób zwrócić właśnie uwagę na talię, ale też możemy zastosować koszulę białą jeszcze inaczej, to znaczy zastosować ją jako wewnętrzną taką wersję. Na górę dajemy sweterek czy jakąś taką bardziej oversize'ową bluzę, a koszula tutaj, jak widać, w znacznym stopniu wystaje nam na zewnątrz. No i to były te eleganckie albo takie troszkę złamana elegancja, jeżeli chodzi o białą koszulę, ale w wersji głównie dziennej. No i chciałabym Ci pokazać, w jaki sposób możesz zastosować białą koszulę wieczorowo. No bo oczywiście to też jest piękna
taka alternatywa dla wieczornego wyjścia, że stosujemy po prostu klasyczną białą koszulę, ale jednak nie taką, jakbyśmy założyły do garnituru. No i tutaj kilka propozycji. Przede wszystkim może być to faktycznie garnitur, ale przez to, że mamy dołączoną bardzo błyszczącą biżuterię i mocno otwarty dekolt, ja wiem, że może nie wszystkie z nas będziemy nosić takie bardzo otwarte dekolty, ale jednak na pewno wieczorowo możemy pozwolić sobie na odpięcie jednego guzika więcej, niż zastosowałybyśmy normalnie. Może być też zestawione po prostu z krótką spódnicą, krótkimi spodenkami, bo tutaj chyba mamy takie spodenko-spódnicę i do tego właśnie buty na szpilce, która jest takim obuwiem, takim obcasem, szpilka jest takim obcasem, która raczej stosowana jest właśnie w tych opcjach, powiedziałabym, bardziej wieczorowych. No i oczywiście klasyk i tutaj trochę zdjęcie takie sprzed lat, ale jakże piękne, czyli znowu bardzo mocno otwarty dekolt, czyli podobne zdjęcie pierwsze, jak i zdjęcie ostatnie. I do tego satynowa, atłasowa, błyszcząca spódnica, bardzo mocna bransoleta i mocny kolor ust. No i wygląda to naprawdę, naprawdę spektakularnie. Przechodzimy do totalnie innego stylu, czyli wychodzimy z tej elegancji i tej takiej nowoczesnej i tej trochę takiej bardziej wersji klasycznej, paryskiej. Zostawiamy wieczór i przechodzimy do stylu boho, bo to jest biała koszula, też potrafi i ta bardziej klasyczna, czyli taka prosta, gładka i ta właśnie z elementami, które wskazują na styl boho, pięknie wpisać się w ten styl. Także zobacz propozycję i tutaj mamy kilka. Przede wszystkim klasyczna, długa, ale z bardzo miękkiego, z takiego materiału, który jest takim gnieciuszkiem. To nie może być taka bardzo sztywna wersja, jak będzie w garniturze. Taka sztywna wersja, jak będzie na przykład w takim stylu streetwearowym. Taka właśnie oversize'owa, tylko tutaj mamy dużą koszulę, ale ona jest bardzo mięciutka, bardzo też prawdopodobnie bawełniana i dodatki robią właśnie ten styl boho, czyli to będzie biżuteria, nakrycie głowy, torebki. No ale oczywiście też możemy mieć boho koszule, takie w sensu stricte, czyli po prostu takie, które mają w jakiś sposób ozdoby w postaci falbanek, jakichś haftów, ażurów, takich, które będą świadczyły właśnie o tym stylu boho. No i jak to już tak nawiązywałam do tego stylu takiego ulicznego, takiego bardzo casualowego, codziennego, no to kilka propozycji. Długa i szeroka, sztywna koszula, która będzie po prostu nadawała naszemu ciału taki trochę napompowany kształt. I tutaj propozycje, czyli ona może być stosowana na różne sposoby i dodatkami stylizowana tak, jak Tobie się najbardziej podoba. Możesz mieć płaskie buty, ale zastosować duże, modne okulary i apaszkę. Możesz mieć bardzo proste dodatki, prostą torebkę, proste buty, ale za to potargane spodnie. Możesz też zdecydować się na eleganckie, zadziorne, tej panterkowe buty i do tego również mocną biżuterię. Ale to nie wszystko, bo oczywiście jak najbardziej możesz potraktować to ten styl taki uliczny, bardzo prosto, to znaczy założysz balerinę, założysz oversize'ową koszulę, czyli będziesz trochę tak pomiędzy takim stylem paryskim, a stylem właśnie ulicznym. Możesz założyć bardzo modne teraz mule, czyli klapki na delikatnym obcasie. Tutaj mamy klapki zabudowane z przodu, które mają tutaj obcasik takiej kaczuszki i taką delikatnie retro torebkę. No i oczywiście, jeżeli lubisz bardzo przerysowane formy, to tak jak po prawej stronie widzimy, duża koszula, właściwie taka prawie sukienka. Do tego proste dżinsy, ale za to mocna torba, mocna biżuteria, mocny zegarek, mocno pomalowane usta i mamy taką naprawdę odważną stylizację. No i pamiętaj też, że możesz zmieniać oczywiście charakter Twojej koszuli dodatkami, które mogą być akcentami kolorystycznymi, jak na przykład czerwona apaszka i czerwone buty i tutaj czerwona torebka. Możesz nosić
oczywiście zamkniętą koszulę, czyli zapiętą na ostatni guzik i tam przewiązana apaszka. Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania lubi Twoja koszula. No ale musisz się ze mną zgodzić, że biała koszula przyjmie absolutnie wszystkie dodatki. Także Twoim zadaniem jest właściwie teraz zastanowić się, w jakim stylu najbardziej Ci się podoba, w jakim stylu sprawdzi się dla Ciebie najbardziej taka koszula. Czy właśnie bardziej lubisz taki styl biznesowy, elegancki do biura, czy raczej biegasz właśnie w jakichś trampkach i zestawisz ją z jeansami, czy może będziesz chciała być bardzo prosto ubrana, czyli właśnie lekko taka nowoczesna, szeroka koszula, wąskie cygaretki, baleriny, ale za to postawisz na ciekawe okulary, apaszkę, jakieś albo nie wiem, łańcuchy, cokolwiek. Bardzo mnie ciekawi, co będzie Twoim rozwiązaniem. No a jeżeli trochę jeszcze nie wiesz, co by było dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem, to ja zapraszam Cię na webinar. Webinar, który pomoże znaleźć Ci ubrania, które do Ciebie i do siebie nawzajem pasują. No i jeszcze podpowiem Ci, jak w tym wszystkim stylowo wyglądać. Link do zapisu na to szkolenie internetowe, czyli webinar, jest pod tym nagraniem, także koniecznie, koniecznie zerknij. Zapisz się, jeżeli chciałabyś, żebym opowiedziała Ci o tym, w jaki sposób poszukać właśnie ubrań, które pasują do Ciebie i są w Twoim stylu, nawet jeżeli niekoniecznie wiesz, czy chcesz nazwać je stylem paryskim, klasycznym czy casualowym. Także dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!